Do tego tranzystorka Darlingtona i przetworniczka. Potrzebna nam będzie jeszcze kawałeczek drutu. Taki o, taki drucik i jakiś ciężarek, bo to ten ciężarek będzie nam robił ten. Kostka, z której sobie wyjmiemy takie coś, przetniemy na pół i będziemy mieli o takie dwie miniaturki. Do tego dioda informacyjna, no żebyśmy widzieli, że coś się dzieje, prawda? Ja tu jeszcze wziąłem zakrętkę od pasty, kuleczkę i nakrętkę. Zaczynamy składanie. Ja tu wziąłem, wymontowałem ten piezoelektryk. Tutaj do wierzchu przylutowałem sobie kawałeczek drutu, wygiąłem, to będzie już nasza masa. Tutaj dolutowałem sobie przewód plusowy i tutaj na samym końcu dolutowałem sobie tą połóweczkę tej. Całość wkładam w otwór, ten drucik i sobie dokręcam sobie. Skalpelkiem powycinałem na płytce takie obwód drukowany, wstawiłem sobie już tutaj tranzystor Darlingtona i sprawdzałem naszą diutkę z oporniczkiem do sprawdzania. Dolutowałem też zasilanie. Cały elektryczek przylutowałem już do płytki na dwóch tych sporniczkach, które miałem. Podłożyłem popaście do zębów razem z kulką, żeby to po prostu miało na czym się oprzeć. Dokręciłem drucik i zobaczcie, jakiś ruch pokaże, jak zrobić już taki całkowity alarm do samochodu ze wzmacniaczem. Darlingtona można zbudować z dwóch tranzystorów niezależnych PC548, połączyć je tak jak tutaj na tym schemacie i będzie ten sam po prostu efekt mrugania żarówki. Dziękuję.